naszych wędrówkach po Polsce zawitaliśmy do gminy Dębica, położonej na pograniczu dwóch krain geograficznych, Pogórza Karpackiego i Kotliny Sandomierskiej. Wiodą tędy malownice szlaki turystyczne doliną rzeki Wisłoki. Spotkamy ciekawe obiekty sakralne, centra edukacyjne, a i te z miejsca związane z historią. I to tam najdowniej są. Ziemowit! W tej osadzie się można poczuć jak we wczesnym średniowiecu. Dokładnie, tak staramy się tutaj wszystko prezentować, żeby jak najbardziej wiernie naszym gościom pokazać, jak wczesne średniowiecze wyglądało. To strasznie stare czasy. Bardzo stare, 1000 lat i więcej. Wtedy, kiedy Słowianie przybyli na tę ziemię i zaczęli takie grody budować. Tutaj w biegu środkowej Wisłoki bardzo dużo Słowian się osiedlało w tamtych czasach, ponieważ warunki tutaj do życia, tak jak dzisiaj, były bardzo korzystne. Dobra temperatura, dobre gleby, Wisłoka, która dawała im wodę i ryby, więc tutaj tych grodów i osad otwartych w tamtych czasach było bardzo dużo. Archeolodzy to poświadczają. I dzisiaj już w takiej przyryktowanej osadzie dzieci mogą się edukować. Tak, to jest właśnie nasze główne zadanie tutaj. Codziennie kilkaset dzieci zwykle nas tutaj odwiedza i z nimi zajęcia mamy, pokazując im, jak Słowianie żyli, co robili, czym się zajmowali na co dzień. Nawet teraz tu kury gonią zywę, ale jakie te warsztaty robicie im? Tych warsztatów jest bardzo dużo, poczynając od garncarstwa, poprzez tkactwo, przędzalnictwo, odlewnictwo, kowalstwo, kuglarstwo, łucznictwo, plecionkarstwo, zielarstwo i tak dalej. A, żeś nam opowiadał ziemowidnej, to widzisz, 1000 lat temu, a Słowianie musieli mieć w rękach dar, ze samemu se syćko poradzić, porobić. W gminie Dębica pamiętają nie tylko o tej najdowniejszej historii. W 2009 roku powstało tu Europejskie Centrum Pamięci i Pojednania. Druga wojna światowa odcisnęła piętno na terenie całej Polski. A tutaj, w tych terenach, na terenie gminy Dębica, co się działo? No również tutaj działania wojenne, jak na prawie całym południu Polski, były dość mocno skondensowane. I między innymi teren gminy Dębica jest miejscem, gdzie funkcjonował bardzo duży obóz pracy związany z działalnością poligonu eksperymentalnego Waffen-SS, który miał za zadanie po pierwsze testować broń V1, V2 rakiety w pobliskiej bliźnie, a oprócz tego stanowić dobrą bazę wypadową na dalszą ekspansję nazistów na wschód. Teraz po tylu latach od wojny powstało Centrum Edukacji i Pojednania, tak żebyście edukowali nie ino dzieci, ale w ogóle ludzi, jako to było naprawdę. Tak jest, powstało centrum, które ma za zadanie pokazywanie prawdy historycznej na temat tych regionów i to chyba w pierwszej kolejności. W drugiej kolejności edukację, przekazywanie tej wiedzy w taki sposób, aby ona była dostępna. Bez względu na wiek, bez względu na wykształcenie, żeby każdy mógł tutaj po prostu tą wiedzę zdobywać. I po trzecie jest to miejsce, gdzie staramy się ocalić od zapomnienia. Powiedziałbym w pierwszej kolejności ludzi, którzy jeszcze o tej historii są w stanie nam opowiedzieć. Mamy tutaj nagrania byłych więźniów obozu. Staramy się z nimi regularnie spotykać i te takie, powiedziałbym, prawdziwe przekazy, często obarczone jakimś własnym bagażem emocjonalnym, przekazywać, to jest raz. A dwa, to zbierać również takie materialne pamiątki po tym, co tutaj zostało z tych czasów. Gmina Dębica stawia edukację na bardzo ważnym miejscu. Zabiorą was teraz do Centrum Edukacji Ekologicznej w Stobiernej. Dookoła wszędy łowady i to takie siarczyste, tak, takie jest. Mogą my tu spotkać w przyrodzie? Może nie aż takie duże, ale na pewno takie jak tutaj są gatunki możemy spotkać. Zdecydowaliśmy się kilka lat temu na wybranie takich ciekawostek, czyli niekoniecznie rzadkich chronionych, jest kleszcz, jest duży pająk, czyli takie, z którymi odwiedzający ten park mogą się spotkać na co dzień. Centrum edukacyjne tutaj to nie ino łowady, ale to jest inne rzeczy. Tak, Centrum Edukacji Ekologicznej w Stobiernej
to prócz owadów 10 hektarów gruntów. I to fajnych gruntów, bo począwszy od pól uprawnych, od łąk, poprzez zadrzewienia, potężna, niesamowita bioróżnorodność przyrodnicza. Do tego baza już taka typowo edukacyjna, gdzie troszeczkę możemy liznąć teorii, są gabloty z tymi owadami, są mikroskopy, tam możemy się teoretycznie podszkolić, a później na łąkę, w teren i już dotknąć to ręką. Na wieży widokowej w Głobikowej przepiękno dookólno panorama ze Hej. No tak, można podziwiać panoramę tej najbliższej okolicy, a jeszcze mamy tutaj tablicę informacyjną, na której turyści mają opisane obiekty, które oglądają. Na południu widać pogórze Strzyżowsko-Dynowskie. Następnie otwiera się panorama na Tarnów. Na północy Dolina Wisłoki z miastem Dębica, a przy dobrej pogodzie możemy podziwiać panoramę Tatr, szczególnie Tatry Bielskie. Wieża, no to nie sama tu jest, bo przecie schronisko dla turystów i dla dzieci. Mamy schronisko, plac zabaw dla dzieci, boiska sportowe, 7 modeli dinozaurów prawie naturalnej wielkości, no i tą wieżę, która ma 24 metry wysokości. Przenosimy się do Zawady. Kany znajduje się sanktuarium Narodzenia Najświętszej Marii Panny. Szczęść Boże! Szczęść Boże, nie będzie pochwalony Chrystus. Na wieki wieków, amen. Tutaj w Zawadzie, w sanktuarium jest cudowny obraz Matki Bożej z Dzieciątkiem. No jaka jest jego historia? No, sanktuarium zawadzkie, które jest położone w Zawadzie Konnybicy, słynie właśnie z tego, że jest wspomniany obraz Matki Bożej zwanej Zawadzką w kościele. Historia jego sięga około 400 lat temu, kiedy właścicielami Zawady byli Ligenzowie. W Krakowie był biskup, który nazywał się Piotr Gębicki i do niego zaczęły dochodzić słuchy, co tutaj się dzieje, jakieś takie nadzwyczajne rzeczy w Zawadzie. Dlatego 10 lutego 1654 roku on powołał specjalną komisję kościelną złożoną z okolicznych księży proboszczów. Przesłuchano 47 zaprzysiężonych świadków i okazało się, że ktoś się utopił, nie żył, potem znowu ożył. Ktoś stracił wzrok, był niewidomy, potem znowu przejrzał na oczy. Takie nadzwyczajne rzeczy się tutaj działy. Po zapoznaniu się z pracami tej komisji 18 września 1654 roku wspomniany biskup krakowski ogłosił ten obraz jako synący łaskami i cudami. I odtąd kult Matki Bożej zaczął się szerzyć jeszcze bardziej. Z południowej Polski, zachodniej Ukrainy przybywali tutaj pielgrzymi. Gmina Dębica to jest idealne miejsce dla tych, co podróżują dla zdrowotności. Po wielu latach starań w tym roku udało się reaktywować uzdrowisko w Latoszynie. Witajcie! Witamy w uzdrowisku. Już się czują zdrowe, a w zdrowym ciele zdrowy duch. Zaś pierwsze wzmianki o uzdrowisku Latoszyn to z jakiego okresu pochodzą? To jeszcze XVI wiek, później XVII. Ale pierwsze zapiski o tym, że odbywało się tutaj regularne lecznictwo uzdrowiskowe, czyli był budynek, była zorganizowana cała placówka, to jest 1850 rok. Dlaczego później uzdrowisko przestało istnieć? Uzdrowisko niestety uległo spaleniu. A, pożar. Zostało odbudowane. Tutaj z kolei mamy wzmianki z 1934 roku, kiedy znowu funkcjonowało odbudowane uzdrowisko. To uzdrowisko zostało zburzone w czasie wojny. Po raz drugi przestało funkcjonować i od okresu powojennego w zasadzie no, nic się nie działo. To znaczy ludzie tutaj regionalnie korzystali z tych wód. Jest kilka gospodarstw, które korzystało z tych wód. Ale nie było takiego zorganizowanego. Nie było żadnego zorganizowania, nie było żadnego budynku. A później rozpoczęły się starania o reaktywację. Czy to była strasznie trudna droga? Droga trudna i długa. Szereg badań, szereg różnego rodzaju powoływanych przez pana wójta Stanisława Rokosza komitetów do spraw reaktywacji uzdrowiska Latoszyn Zdrój. Pamiętam komitet z 2003 roku, czyli już 15 lat temu, kiedy jeszcze profesor Religa angażował się również, świętej pamięci senator Zając również był wielkim patronem tutaj, orędownikiem. No trzeba mieć chyba dużo cierpliwości. Zapału, siły, energii. Wytrwałości, że przez kilkanaście lat
skutecznie, jak widać, forsować ideę przywrócenia do świetności uzdrowiska w Latoszynie. Cieszymy się wszyscy, że stać na to było również i włodarzy, i wiele osób, które po drodze towarzyszyły. Tako prawda, no i widać, że z tym zaangażowaniem to się będzie uzdrowisko rozwijało fest. Będzie, na pewno. Okazuje się, że również klimat w Latoszynie jest uzdrowiskowy. No tego pewnie się nie wszyscy do końca spodziewali, ale takie badania przez wiele lat były prowadzone. No i to perełka w gminie Dębica, że przyroda, powietrze, wody, syćko, zdrowe dla człowieka. To oczywiście się będzie rozwijać. W przyszłym roku, w czerwcu, będzie otwarty basen siarczkowy. Siarczyste plany na przyszłość, a z jakich zabiegów już dzisiaj tu można skorzystać? Odbywa się tu lecznictwo, rehabilitacja, wszelkiego rodzaju. Ale również zapobieganie chorobom, czyli już ingerowanie na pierwszym etapie stadium choroby, czy to zwyrodnieniowych stawów, czy choroby skóry, szereg chorób leczonych przez wody siarczkowe, które tutaj właśnie funkcjonują. Możemy używać je zarówno na zewnątrz, do okładów, masaży, kąpieli oczywiście siarczkowych, ale również do picia. Wszelkie zabiegi z fizykoterapii, masaże, rehabilitacja dla osób po urazach, cała balneologia, czyli związane z tym wodolecznictwo, kąpiele siarczkowe, kąpiele perełkowe, mamy sprzęt do stosowania laseroterapii, światłoterapii, krioterapii. W gminie Dębica każdy znajdzie coś dla siebie. Zarówno miłośnicy historii, jak i przyrody mogą skorzystać z licznych centrów edukacyjnych. Zaś ci, co podróżują dla zdrowotności, wylekują się tu ze hej. Zachęcą was, żeby poświęcić te porę dni, odwiedzić te urokliwe tereny. Trzymajcie się, hej!